Szanowni Państwo, witajcie bardzo serdecznie, Daniel Wojda z tej strony. To jest drugi dzień naszego kursu o sortowniku myśli, o sortowaniu tego wszystkiego, co jest w nas. Dzisiaj będzie o relacyjności tego wszystkiego, co robimy. Więc do zobaczenia. Moi drodzy, przy ignacjańskim rachunku sumienia szczególnie ważne jest, żeby myśleć o tym jako o relacji z Panem Bogiem. W ogóle to jest temat modlitwy, tego, że my często bardzo na Pana Boga, nawet jeśli myślimy, że traktujemy Go relacyjnie, to tak naprawdę bardzo dużo w tym jest jakiegoś rodzaju interesowności albo jakiegoś rodzaju oczekiwań, które On ma w stosunku do nas, takiego poczucia, czyli to jest coś, co niesiemy z przeszłości, jakieś różne przekonania w nas. Natomiast dlaczego przy ignacjańskim rachunku sumienia to jest dosyć ważne, czy bardzo ważne, czy nawet kluczowe, dlatego że jeśli nie jest on relacyjny, to on nie działa. To wtedy on jest taką formą autonaprawiania siebie, wywierania na siebie nacisku. I często to prowadzi później do frustracji, do takiego zniechęcenia się, do podkreślania takich krzywych obrazów Boga, które w nas są. I żeby tego nie robić, żeby rozwijać się na zasadzie ja jestem w relacji z Bogiem i ta relacja idzie do przodu, zmienia się, ja robię to bardzo świadomie, trzeba w pierwszym kroku ignacjańskiego rachunku sumienia, czyli naszego sortownika myśli, który no, mam nadzieję wieczorem dzisiaj zrobicie, bardzo mocno popatrzeć w takim kluczu osobistego daru Boga, który mam. Pierwszy krok to jest właśnie dziękczynienie o tym, że Pan Bóg coś mi daje, więc warto popatrzeć na to jako na różne rzeczy, za które ja jestem wdzięczny, z których się cieszę w życiu, że ja to dostałem. W ogóle w języku hebrajskim, jeśli dobrze pamiętam, nie ma czasownika mieć, posiadać, tylko załatwia się tę sprawę, jakby sformułowanie to przez taką konstrukcję, że coś jest dla, czyli jakby na przykład lampa jest dla mnie, to znaczy, że mam lampę. To bardzo mocno pokazuje, że zostałem obdarowany, że coś dałem. I teraz, żeby pracować nad sobą, trzeba zacząć od takiej perspektywy, że to, że ja tutaj jestem na tym świecie, to naprawdę mogło mnie nie być. To, że cały czas potrafię oddychać, mówić, mam jakieś umiejętności, to dobrze, że to mam, bo naprawdę mógłbym tego nie mieć. To znaczy, że ktoś mi to dał. Więc skupcie się na takich rzeczach, które w tym ignacjańskim rachunku sumienia pozwalają wam popatrzeć na relacyjnie, a nie na naprawiająco siebie w tym naszym wieczornym spotkaniu. Do usłyszenia na medytacji i do usłyszenia w sortowniku myśli wieczorem w aplikacji Pogłębiarka. Moi drodzy, do zobaczenia.